Jest piękny maj, znajdujemy się blisko domu przyrodnika, idziemy na spacer ziołowy. W tej chwili buchają wszystkimi kolorami zioła, kwiaty i drzewa. Możemy zebrać czeremchę, niedługo zacznie kwitnąć głóg. Pod nogami mamy już mnóstwo ziół, które używamy do sporządzenia naparów i nalewek. Warto zaznaczyć, że ziele suszymy w temperaturze około 30 stopni, ponieważ w wyższej temperaturze mogą nam się utleniać związki czynne. Pięknie kwitnie nam teraz czosnaczek pospolity. Jest źródłem witamin A i C, wapnia, fosforu i żelaza. Czosnaczek obniża ciśnienie krwi, działa rozkurczowo i walczy z grzybami. Odtruwa, wzmacnia, czyści krew i regeneruje. Czosnaczek pospolity często używany jest do kanapek i sałatek. Marzanka, czyli przytulia wonna. Jest to następne nasze ziółko, bardzo, bardzo dobre i pachnące po ususzeniu, a pachnie dlatego, że zawiera kumaryny, które po rozłożeniu dają nam zapach siana. Marzanka wonna działa przeciwbólowo, uspokajająco, rozkurczowo, przeciwalergicznie i przeciwzapalnie. Stosujemy ziele marzanki w żylakach, zastojach żylnych, w stanach pobudzenia nerwowego oraz w nieżytach układu oddechowego, dzięki krzemiące. Również warto wspomnieć, że marzanka wonna jest stosowana w uporczywych migrenach. Następne ziółko to gajowiec żółty albo jasnota gajowiec. Ma silne działanie przeciwzapalne, ochronne na nerki i na wątrobę. Usuwa stany zapalne narządów rozrodczych i układu moczowego. Może zastąpić jasnoty purpurową i białą przy nieregularnych miesiączkach, zapaleniach przydatków. Ogólnie jest to dobre ziółko na wszystkie stany zapalne, nawet stany zapalne mięśni, stawów, nerwów. Może być też nasza jasnota gajowiec używana w kaszlu i chorobach płuc. Łączy się wtedy z ziołami krzemionkowymi, przytulią, skrzypem czy marzanką wonną. Teraz jest akurat dobry moment na zbiór jasnoty gajowca, czyli gajowca żółtego. W tej fazie kwitnienia, kiedy jeszcze nie wszystkie kwiaty u góry są rozwinięte, ale już kwitnie w pełni, zbieramy całe ziele, czyli łodygi, liście i kwiaty. Suszymy. Trzeba pamiętać o tym, że suszy się w temperaturze około 30, góra 40 stopni, w cieniu oczywiście. Wolno, bo on wtedy zachowuje swoje właściwości. Nie wolno przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza. Gorczycznik pospolity, inaczej zwany zielem świętej Barbary. Gorczycznik czyści krew, działa moczopędnie i poprawia trawienie. Działa również przeciwpasożytniczo. Jego młode listki możemy spożywać w sałatkach, na kanapkach i dodawać do zup. Pojawiła się nam już wszędzie przytulia czepna. Możemy zrywać młodą i jeść jako warzywo, bo później troszkę gorzknieje. Przytulia czepna jest dobrym ziołem leczniczym. Sprzyja oczyszczaniu nerek i dróg moczowych. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Wspomaga również gojenie się ran. Uelastycznia i działa ściągająco. Przytulię suszyć można w pęczkach, nawet nie trzeba jej specjalnie związywać, ale związać należy, żeby ją powiesić i ona sobie tak w cieniu, w przewiewnym miejscu, w temperaturze oczywiście 30-40 stopni może wyschnąć i służyć nam przez całą zimę. Szczawik zajęczy, możemy zbierać świeże ziele i możemy je ususzyć. Szczawik pobudza trawienie, czyści krew i działa żółciopędnie. Stosujemy go przy braku apetytu, przy szkorbucie. Jednak rozsądnie zjadać ten szczawik
w małych ilościach, ponieważ zawiera szczawiany i ostrożnie go mają jeść ci, którzy mają kamicę moczową. Ale pamiętajmy, że szczawik zajęczy posiada dużo witaminy C, potas i żelazo. Trędownik bulwiasty. Wprawdzie jeszcze nie kwitnie, ale to już będzie za chwilę. Stosowany jest w chorobach skóry. Leczy stany zapalne i odczyny alergiczne, rany i oparzenia. Stosujemy go przy łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry, owrzodzeniu. Ziele trędownika niestety nie jest dostępne w sprzedaży. Możemy sporządzić napar i nalewkę. Wewnętrznie stosujemy na alergię, reumatyzm, przeciwbólowo, ochronnie działa też na miąższ wątroby. Zawiera silne antyoksydanty, hamuje reakcję autoagresji.